Katarzyna Kozińska, Rozmowa Dnia, witam Państwa i zapraszam, a gościem audycji jest kanclerz Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie, pan Roman Gawroniak. Dzień dobry, panie kanclerzu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Każda inauguracja roku akademickiego to także pytania o nowości w tym roku. Co czeka studentów z tych nowych rzeczy, które proponujecie? No już nie czeka, bo wczoraj inauguracja, więc już dzisiaj wystartowali. Najbardziej to, co interesowało mieszkańców, środowisko, dziennikarzy, prawo. Jesteśmy, potrafiliśmy własnymi siłami. Tutaj wielka praca pani profesor Szczerby, tej, która wczoraj miała wykład inauguracyjny. Udało się za pierwszym razem złożyć wniosek, pokazać własną kadrę, naszą kadrę Akademii, bo już wielokrotnie dostawałem pytania, ale kto będzie wykładał na, prawie? Profesorowie, którzy już wcześniej byli zatrudnieni, mieli godziny na bezpieczeństwie, na kryminologię, oczywiście dotrudnienia też były na pierwszym etacie, więc prawo zaczęło funkcjonować. Obok tego analityka medyczna, bardzo praktyczny kierunek, to w tym całym paśmie kierunków medycznych, obok pielęgniarstwa, które się cieszy niesłabnącym powodzeniem od kilku lat, obok ratownictwa, obok dietetyki klinicznej, analityka medyczna. Mieliśmy obawy, bo to są jednolite studia, to jest 5 lat pełnego cyklu dydaktycznego, ale około 20 osób, na pewno jest przewaga kobiet w sposób naturalny, zdecydowało się, przygotowaliśmy laboratoria, między innymi w niedawno otwieranej piątce BIS, szykujemy kolejne na najwyższej kondygnacji budynku numer 6, 3 nowe duże laboratoria, jeśli wszystko dobrze pójdzie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie około 8 milionów złotych i to zapewni podstawowe potrzeby do działań, do ćwiczeń na tym kierunku. Mamy już przygotowaną pełną koncepcję, projekt budowlany nowego budynku przy ulicy Chopina na tym boisku, które jest obok hali sportowej, 3000 metrów kwadratowych i tam też będą zajęcia pod analitykę, ale nie tylko, generalnie pod kierunki medyczne, bo tamtych laboratoriów jest potrzeba bardzo wiele. Jesteśmy gotowi, składamy, już wniosek też jest złożony do Ministerstwa Zdrowia w ramach konkursu na KPO. Liczymy na to, że się uda. Czyli to chodzi o ten tak zwany mały szpital, który miałby powstać? To chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze, w budynku numer 8 Centrum Symulacji Medycznej i to byśmy przygotowali właśnie pod ten mały szpital. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, nowy budynek przy rektorat i sale ćwiczeniowe na tym boisku. Wszystko razem da taki efekt, że te stracone w wyniku pożaru około 20 sal dydaktycznych powinniśmy tymi ruchami, tym nowym budynkiem piątką BIS, zmianami organizacyjnymi w szóstce, wybudowanym nowym budynkiem, to wszystko powinno nam dać pewien oddech w prowadzeniu dydaktyki. Za chwilę jeszcze do akurat tego, tych lokalizacyjnych spraw wrócimy, ale najpierw o samej inauguracji mamy około 2000 studentów, w sumie, ale, ale czy trwa jeszcze rekrutacja? Tak, trwa jeszcze rekrutacja. My jesteśmy tą uczelnią w Gorzowie, staramy się wszystkich tych, którzy będą chcieli na tych kierunkach, na których jeszcze rekrutacja jest otwarta. Pielęgniarstwo, kryminologia stosowana, analityka, tam już jest rekrutacja dawno zamknięta. Na prawie również? Na prawie, chyba na dniach jest zamykana. Mamy taką grupę młodych ludzi, którzy mówią, zrobiłem maturę, a teraz już nie chcę z mamą, chcę do Poznania, do Wrocławia, do Szczecina i po pierwszym tygodniu świat się naraz weryfikuje, bo się okazuje, że koszty życia, słyszymy wszyscy, koszty życia w tymże Poznaniu, w tymże Wrocławiu są tak duże, że szybko chcą się przenieść do nas. Jesteśmy otwarci, mówimy proszę bardzo, nie na wszystkich kierunkach, na części kierunków na Wydziale Humanistycznym, na pedagogice, na tak jak mówiłem, na kryminologii stosowanej już nie, ale na bezpieczeństwie tak, na części kierunków inżynierskich, na informatyce już nie, ale na mechanice, tym podstawowym kierunku inżynierskim ciągle tak. Czyli to jest ta przewaga tej uczelni na miejscu. Tak, dokładnie. W kontekście
kosztów życia w dużym mieście. Nie tylko, jest jeszcze jeden element. Wczoraj nawet słuchałem takiej dyskusji w jednej z ogólnopolskich stacji telewizyjnych, jak ustawić, po co studia młodemu człowiekowi, jak ustawić mu karierę. Przecież na końcu, jak skończy studia, to i tak są potrzebne układy, układziki, wejścia i tak dalej. A my mówimy nie. Jeżeli przyjdziesz do nas na uczelnię, my w zasadzie na kierunkach technicznych, na bezpieczeństwie, prawie wszyscy studenci na drugim, a na trzecim roku już wszyscy pracują. Oni już budują swoją karierę. Mnóstwo inżynierów, którzy kończyli w poprzednim roku akademickim, dostają certyfikat, oni już mają pracę i szefowie w firmach na nich czekają, żeby ich awansować. To już potem los jest tylko w ich rękach. To nie jest tak, że... To jest ciągła synergia z firmami, z przedsiębiorcami. Oni mają ciągle taki realny wpływ na kształtowanie kierunku? Ciągle mają realny wpływ na kształtowanie kierunków. Ciągle mówimy, jeżeli będzie potrzeba, jesteśmy w stanie robić te studia naprzemienne. Na razie nie, było dwa lata temu, potem powiedzieli, firmy mówiły nie. Teraz czekamy, niedługo będzie spotkanie z firmami, czekamy, co powiedzą. To firmy nam powiedziały, budujcie mechanikę, budujcie informatykę inżynierską. To firmy powiedziały, my chcemy energetyki. Na początku energetyka u nas funkcjonuje już kilka lat. Pierwsze 2-3 lata rekrutacja była słaba, ale od 2 lat rekrutacja na energetyce, naraz młodzi ludzie zobaczyli fotowoltaika, tak, niestandardowe źródła energii, dokładnie, i naraz się okazuje, że oni mają wszyscy, że tak powiem, ssanie do firm. I tak jak mówiłem, drugi, trzeci rok oni są z reguły już wszędzie zatrudnieni, wychodzą ze uczelni ze statusem inżyniera, a na dodatek z praktyką zawodową. No to ktoś taki na rynku jest bezcenny. Bezcenne okazało się także kierunki medyczne, na razie pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne, i tutaj już kolejny rok z... No po absolwentach, tak, dokładnie, po absolwentach widzimy, oni są rozchwytywani przez szpitale i nie tylko. Jestem jutro na spotkaniu z panią wiceprezydent Gorzowa, która, wiem już, co mi powie. Panie kanclerzu, my potrzebujemy pielęgniarek do DPS-ów. No po to i kształcimy. Szanowni państwo, pani redaktor. To nie tylko szpitale, tak? Dokładnie, to są także placówki medyczne. Placówki, to są przychodnie. Pani redaktor, my przygotowywaliśmy w czerwcu 35 miejsc. Pani rektor dostała duże pismo od pana wicemarszałka Ciemnoczołowskiego z prośbą o to, aby rozważyć zwiększenie naborów. Startuje 1 października, wczoraj wystartowała na pierwszym roku 70 studentów, bo tam są 80% to oczywiście dziewczyny, 20% mężczyźni. 70 potrafiliśmy znaleźć miejsce, bo to w wypadku tak specjalistycznych studiów, to nie chodzi o to, żeby zwiększyć tylko dla zwiększenia. Trzeba dla nich znaleźć miejsca fantomy, miejsca praktyk. U nas jeszcze sale ćwiczeniowe, odpowiednia ilość fantomów, odpowiednia ilość łóżek. Te zajęcia z pielęgniarstwa, z ratownictwa, z dietetyki może być na grupie tylko 8 osób, więc to trzeba było wszystko, to niesamowicie zwiększyło nam koszty. Myśmy już byli u pana marszałka Jabłońskiego z prośbą o zwiększenie dofinansowania na kierunki medyczne. Jest taka specjalna ścieżka w Urzędzie Marszałkowskim i liczymy na to, że skoro pani rektor, pani profesor Raczyńska wykonała ten gest, o 100% zwiększyła nabory, to również ten gest spotkamy się z życzliwością po stronie Urzędu Marszałkowskiego. Liczymy tutaj na panią przewodniczącą Anię Synowiec, że nas będzie lobbowała. Nowy budżet, nowe wyzwania. Wymienieni pewnie poczuli się już teraz zobligowani do jak najszybszej na odpowiedzi. Na ich przyjaźń bardzo liczymy. Panie kanclerzu, to także ratownictwo medyczne, tutaj także ssanie na rynku pracy. Tak, ogromne. W wypadku ratownictwa medycznego to przede wszystkim służby, czyli strażacy. Tam jest ogromna potrzeba, ale również policja, na przykład do oddziałów prewencyjnych. Miałem wczoraj z okazji inauguracji rozmowę z zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji Państwowej w Gorzowie, ale również ta rozmowa nas czeka w przyszłym tygodniu. To są potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej. Uczelnia bardzo blisko współpracuje do tej pory z batalionem, a już w tej chwili jest organizująca się brygada. Dowódca brygady będzie na uczelni i chcemy my złożyć bardzo szeroką ofertę dla współpracy z naszymi studentami, a myślę, że brygada będzie zainteresowana też pozyskiwaniem studentów, no bo to są żołnierze bardzo dyspozycyjni. Wojska w Gorzowie, tak, to dokładnie. Jest również powiązane. Dokładnie tak. Na razie mówimy to, co się dzieje w Skwierzynie,
oby brygada miała swoją siedzibę w Gorzowie, nam będzie dużo łatwiej też mówić studentom, proszę bardzo, bądź studentem i bądź żołnierzem WOT-u. Ta oferta, za tym idą korzyści finansowe byciem żołnierzem WOT-u. A oprócz tego, no myślę, że z punktu widzenia misji, takiej przydatności młodego człowieka, to, co się wydarzyło przy okazji powodzi, gdzie żołnierze WOT-u byli w każdym miejscu zagrożonym, to też daje pewne poczucie spełnienia. No, to, że tych kryzysowych sytuacji wcale nie jest mniej. To prawda. To powinniśmy być przygotowani. I my tu jesteśmy z ofertą, jeśli chodzi o studentów. Jeśli chodzi o te kryzysowe sytuacje, tak, to do tych na pewno należał kwietniowy pożar. Panie kanclerzu, jest szansa, że rektorat wróci na teatralny? No, jesteśmy zorganizowani na Chopina. Kończymy szacowanie. Nie da się tak z palca pstryknąć i powiedzieć, że koszt odbudowy to będzie X kwota. Nawet nie chcę jej dzisiaj rzucać. To specjalistyczni inżynierowie nam w tej chwili liczą. Na pewno pod koniec roku te kwoty już będą znane. Będziemy wiedzieli, o ile się ubiegać. Ale my dzisiaj jesteśmy na etapie zabezpieczenia. To jest zabytek wpisany w rejestr zabytków. W związku z czym to musi być, to pogorzelisko musi być całe oczyszczone. Te prace w tej chwili trwają. To jest kilkaset tysięcy złotych i to pogorzelisko musi być zabezpieczone. Tu już wchodzimy w milionowe kwoty. A ile do tej pory? A do tej pory ponad milion. To z punktu widzenia budżetu uczelni, to tak jakby ten pożar spowodował, że my te pieniądze wyrzucamy. Nikt nie planował takich pieniędzy w budżecie. Owszem, myśmy dostali pomoc ponad 200 tysięcy darczyńców. Dostaliśmy pomoc, bardzo za nią dziękujemy, uchwałą sejmiku 400 tysięcy złotych. To jest to, o czym przed chwilą mówiłem, to oczyszczanie budynku, ale czeka nas bardzo duże wydatki na samo zabezpieczenie. Zrobimy szacunek, ile na odbudowę i zaczniemy mówić o tym i szukać pieniędzy wtedy na odbudowę, ale życie na uczelni trwa, musi funkcjonować, rektorat jest zlokalizowany przy ulicy Chopina i pani rektor jasno i wyraźnie powiedziała, w tym nowo wybudowanym budynku, który będziemy szykowali, będzie również rektorat taki już docelowy. Jak się udało zmieścić w nowym roku akademickim? Bardzo ciężko. Nawet dzisiaj rano żeśmy na ten temat rozmawiali. Jeśli chodzi o studia stacjonarne, to nie jest jeszcze aż taki problem. Tu można zrobić języki zdalnie, naprzemiennie. Mamy od poniedziałku do piątku czas. Gorzej jest z studiami niestacjonarnymi, które trwają od piątku do niedzieli, ale wielka praca tutaj dziekanatów, pan dziekan i mam nadzieję, że październik pokaże, że uda nam się to wszystko dobrze zorganizować. Na papierze wszystko się zgadza, ale to jeszcze przyjdzie weryfikacja życia. Na razie nie wiadomo, czy ten budynek, który strawił pożar, będzie musiał być wyburzony. Nie, to na pewno. Na pewno o wyburzeniu nie ma mowy. To jest zabytek. Zabezpieczamy. Ten budynek będzie jakby stał zabezpieczony, a my w tym czasie nie śpimy, szukamy pieniędzy. Trzeba będzie zrobić projekt odbudowy. Będzie ten szacunek, o jakich kwotach mówimy i zaczniemy pukać. No KPO nie, bo to jest dosyć krótki projekt Unii Europejskiej do marca. A odbudowa może potrwać kilka lat. A odbudowa na pewno będzie trwała kilka lat. To jest za poważne przedsięwzięcie, ale są inne środki europejskie. Jest Urząd Marszałkowski, jest Ministerstwo. Będziemy szukać pieniędzy nowych po to, żeby to zadanie zrealizować. Czego życzyć Akademii w nowym roku akademickim? No, przede wszystkim spokoju. Już wystarczy nam wszelkich ekstra doznań, dodatkowych środków, uśmiechu ze strony i prezydenta miasta, i ze strony marszałka województwa. No i żeby uczelnia się rozwijała w takim tempie, jak w tej chwili. Roman Gawroniak, kanclerz Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.